Wielkim problemem przez te 21 lat było coś takiego, że przychodzący parafianie i goście pragnęli wejść w dekorację naszą, przyjść jak najbliżej Dzieciątka Jezu, Świętej Rodziny. Dlatego trzeba było to oddzielić, zapraszać, nie wchodzić w dekorację. A w tym roku wręcz odwrotnie, wychodzimy im naprzeciw i pragniemy przez piękny kościół, który tutaj za nami powstaje, zaprosić wszystkich do samego środka, czyli jak najbliżej Bożej Życiny. Tego, czego nie można było kiedyś, zobaczmy, dotknąć, podejść jak najbliżej. W tym roku przede wszystkim zapraszamy do szopki, do środka. A tam główna rodzina, główna scena, trzej królowie, pasterze. No i myślę, błogi spokój i cisza. Mając ponad 20-30 figur, zostały te figury, które w tym roku zostaną wystawione, od początku zostały, są w tej chwili poprawiane przez naszego artystę, pana Pawła. Wszystkie ręce, no, głowy zostały już pomalowane i teraz całe ubrania, wszystko zostanie odświeżone. Po raz trzeci z kolei nie mamy zwierząt, mamy oboszczenia. Nie możemy zgromadzić, myślę, zwierzęta, by tutaj ściągnęły potężną ilość dzieci i w tym roku na pewno nie będzie, ale jeżeli dopomoże nam zdrowie, za rok, myślę, z większym nieco rozmachem uda nam się wybudować kolejną szopkę. No, mamy nowe materiały. Tutaj chciałem podziękować Radzie Dzielnicy Opole Szczepanowice, która nam w tym dopomogła. Kupiliśmy dużo nowego drewna, ponieważ dzisiejsze wymiary są nieco większe, ale korzystamy po części z materiałów, które co roku pięknie zostawiamy, przechowujemy pod naszą tutaj parafialną strzechą. Co nowego będzie? Przede wszystkim, myślę, za namiotem też będzie piękna scena, gdzie jest piękny napis "Czas ucieka, wieczność czeka". Tam też chcemy zwrócić uwagę, że nasze życie jest krótkie i przemija.